Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii zakupy w second-handzie i tym razem po raz drugi zabieram Was na second-handy drugiego mojego miasta, które uwielbiam, czyli do Gdyni. Lecimy! Podróż rozpoczynam w second handzie, w którym nie byłam rok temu i jest to centrum taniej odzieży. Od razu wam powiem, że wszystkie adresy znajdziecie na dole w opisie. Na pierwszy rzut klapki, które miałam prywatnie w swojej kolekcji, ale odsprzedałam. Ten second hand był ciekawy pod kątem faktu, że można było tam kupić również bardzo dużo rzeczy do domu. Rzadko takie second handy na Śląsku spotykam, więc rozejrzałam się kilka ciekawych kubków, był nawet ekspres do kawy. Tutaj bluzka, która jest sentymentalna, ponieważ to jest bluzka, którą ma moja przy Przyjaciółka od lat i bardzo mi się z nią kojarzy, więc musiałam nagrać tą bluzkę dla niej i żeby wam też pokazać. Zobaczcie, tylko tą suknię ślubną była ogromna. A to był, słuchajcie, wybór sukienek. Oh my God, chyba jeszcze w życiu nie widziałam tak szerokiego wyboru sukienek. Z racji tego, że to jest odcinek łączony z wieloma secondhandami z Gdyni, nie będę Wam za wiele pokazywać z tego secondhandu. Jeśli będziecie na urlopie w Gdyni albo mieszkacie w Gdyni, koniecznie tam zajrzyjcie, jeśli szukacie sukienek. Wybór był naprawdę szalony. Wybrałam kilka modeli, żeby, wy, żeby Wam pokazać. No i oczywiście w tym odcinku nie obędzie się bez pasków, skoro jesteśmy nad morzem. Kilka rzeczy udało mi się przymierzyć. Pierwszą z nich była ta biała sukienka z niebieskimi kwiatami ta miśliczna, ale nie do mojej sylwetki bardzo podkreślała mój brzuch i druga rzecz, którą zmierzyłam, to taki pomarańczowy komplet, ale był ciut za duży, a już się nauczyłam nie kupować za dużych rzeczy, bo potem i tak ich nie przerabiam. Przejdźmy do następnego second handu i jest to second Life, do którego chodzę jak tylko w Gdyni y, udaje mi się być i to jest second hand, który słuchajcie, słynie z butów. Tak samo rok temu Wam pokazywałam ogromną kolekcję butów, jakie tam można znaleźć. I tak, od razu zaznaczę, że to nie jest najtańszy, najtańszy second hand. Ja byłam w dzień dostawy, więc wszystkie ceny były dość wysokie. System sprzedażowy, systemy sprzedażowe są różne w tych second handach gdyńskich, więc warto się z nimi zaznajomić, warto w nich bywać, kiedy są super mega przeceny, bo jak widzicie są markowe rzeczy, jak chociażby te buty Karla Lagerfelda, bardzo dużo butów w stylu Puma, Adidas, bardzo dużo nowych szpilek, tylko zobaczcie. Kilka rzeczy, kos, cos, różnie ludzie to wymawiają, kurtka. Bardzo rzadko tą markę można znaleźć w second handach. I słuchajcie, miałam powrót do przeszłości. Mnóstwo, po prostu mnóstwo sukienek odcinanych pod biustem w stylu takiego 2000 roku. Jeśli jesteście milenialsami, to bardzo dobrze kojarzycie te sukienki, które nosiło się albo same, albo na jeansy Tak, dobrze słyszycie. Tu piękna sukienka, troszkę w stylu lat dwudziestych, w pięknym miętowym kolorze. O, a tą sukienkę praktycznie miałam identyczną z koralikami na ramionach, także naprawdę miałam powrót do przeszłości. Bardzo dużo było tych modeli bez ramionczek, tutaj w takim marynistycznym stylu cosplayowym. Udało się też znaleźć coś nowego, znanej sieciówki Zara w pięknym niebieskim kolorze. Tu akurat 36 zł. Tutaj też bardzo ciekawa sukienka z kieszeniami taka czarna, jakby ze spranego dżinsu ale to była bawałna. Przechodzimy do następnego dyskontu odzieżowego. I ten second hand również odwiedziłam w zeszłym roku. ją słynie z faktu, że ma bardzo dużo zabawek i puzli, które widzicie, jak zwykle udały się znaleźć rego potera. No i lecimy z motywem marynarskim, bluza w paski, sweter w paski z serduszkiem. Kolejna bluza w paski z kołnierzykiem, taka krótka ze ściągaczem, kolejny sweter z wywijanym dekoltem w poziome paski. Pasków było naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o dział z sukienkami, to wielu nie udało się ciekawych znaleźć. Też jedna w paski, tutaj jedna taka vintage, ala koronkowa, ciekawa z falbanami. Właśnie wam pokazuję jak to ładnie wyglądało. Ciekawe body w kwiaty, które można ubrać na przykład na białą koszulę. Jedna z ciekawszych sukienek, taki efekt marble, trochę w ładnych kolorach w intensywnej zieleni ala-satynowa sukienka z takim supłem. Czy to była bluzka? Już teraz nie pamiętam. Ok. Następny Second Hand Second Life. I tutaj też nie byłam w zeszłym roku i nie wiem, czy on nie powstał w międzyczasie. I na wejściu słuchajcie ogromna markowa torba. Tu ciekawy print. Następnie spódnica jeansowa. Bardzo ciekawa, żałuję, że taka mała, bo poluję na jeansową spódnicę od lat. Bluza z, z, w stylu marynarskim, kolejna bluza w stylu marynarskim z kotwicą i z gwiazdeczkami. I tak, znowu słuchajcie, tak jest naprawdę mnóstwo, to jest znowu modne. Mamy modę na rok 2000 z powrotem, więc oficjalnie jestem Vintage. Słuchajcie, te wszystkie sukienki możecie znaleźć w second handzie. Kolejny motyw. Marynarski, ale to był sztuczny materiał, więc zostawiłam. Markowych rzeczy też tam nie brakowało. Ceny nie były. Jakieś super wysokie, ale też nie najtańsze. Jedna z moich ulubionych hiszpańskich, Marek Desigual, handmade, więc super. Jak widzicie, też z Adidasa można coś znaleźć, z Ralfa Lorenta w kratę. Było tego naprawdę sporo markowego, to mi hilfiter, jak zwykle, to praktycznie w każdym second handzie można dostać ponownie Adidas. Następny second hand, w którym byłam rok temu i jest to mewa. Tutaj zaskakująco. Cena była 8 zł, więc wszystko już było praktycznie wyprzedane. Słuchajcie, i znalazłam tylko dwie ciekawe rzeczy. I Jest to taka narzutka w pomarańczowym kolorze i na szydełku kolejna narzutka w intensywnym zielonym. I następny second hand to też, w którym nie byłam, traf. I tutaj znalazłam przesłodkie rzeczy, sukienka w stylu marynarskim z jamniczkami koszula taka z kasetami, jeśli jesteście milenialsami to wiecie co to jest i do czego służyło. Kolejna bardzo ciekawa sukienka z pięknym takim magicznym printem. Sukienek było naprawdę bardzo dużo, w kwiatki też śliczna z moimi ukochanymi bufestymi rękawami. Kolejny klimat marynarski. Niestety była na mnie za mała. Tutaj paseczki, to był kombinezon, jeśli dobrze pamiętam. Tak, kombinezon w pionowe paski. Mamy też w puszki Campbell'a, jeśli dobrze Pamiętam sukienkę także, wow.